To jest taki przegląd w całym okręgu, w tym kategorii wiekowej, jaki potencjał posiadamy. Ja powiem szczerze, że jestem zachwycony poziomem, już w jakimś sensie, może słowo dużo, wyszkolenie, ale umiejętności niektórych zawodników są już niemałe, można powiedzieć. Poza tym widać nawet, że przygotowanie tych zawodników, przecież ten turniej trwa od rana i jest godzina prawie 17, 17:15, a on jeszcze wytrzymuje. Jest to duży materiał do przemyśleń dla trenerów, dla szkoleniowców, którzy to prowadzą, ale naprawdę można być z tego zadowolony. No, muszę szczerze przyznać się, że dzisiejszy turniej jest w mojej ocenie wyjątkowy. Do tej pory ci młodzi chłopcy, jest to najmłodsza grupa wiekowa, nie prezentowali tak dobrego przygotowania, jak to ma miejsce dzisiaj. Świadczy to w mojej ocenie o dobrej pracy w klubach. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Tylko się cieszyć. Myślę, że to przyniesie kiedyś efekty, kiedy ci chłopcy będą grać już w wyższych klasach czy też ligach. No ale poza Giasem Bohatów, który zazwyczaj wygrywał, pojawiły się też kluby z mniejszych miejscowości, jak Czernocin na przykład. Dzisiaj miłą niespodziankę sprawiły zespoły właśnie z tych niższych klas, niższych miejscowości typu Czarnocin. Dużą niespodziankę sprawiła również drużyna z Tomaszowa, z jednostki wojskowej, ponieważ w roku ubiegłym dopiero rozpoczęli szkolenie z tym zespołem, a już dzisiaj odnoszą sukcesy, a więc też doświadczy o dobrej pracy z młodzieżą tych mniejszych, powiedziałbym, ośrodków. Panie trenerze, gratulujemy. Nie byliście faworytem, ale to wy ostatecznie zwyciężyliście w tym turnieju. Zgadza się, nie byliśmy sam faworytem, tym bardziej, że ja mam chłopców o rok, dwa lata młodszych, także potraktowaliśmy ten turniej, tak, że tak powiem, bardzo treningowo, tym bardziej, że w czwartek graliśmy też turniej tutaj na hali, także nie wiedziałem, czy chłopcy dadzą radę. Udało się, bardzo się z tego cieszę, gratuluję chłopakom. Jesteś kapitanem Piotrkowi. Tak. Czyli można powiedzieć, że poprowadziłeś dzisiaj swój zespół do zwycięstwa. No, chyba tak. Skoro się udało, to chyba tak. No nie było wcale łatwo, co? No nie, niektóre mecze są zremisowane, ale jakoś daliśmy radę. To który rywal był najtrudniejszy do pokonania? No niby Bełchatów był najtrudniejszy, ale daliśmy radę i wygraliśmy. No jesteście trochę zaskoczeni, bo tak naprawdę nie byliście faworytem. No zawsze faworytem był GKS Bełchatów. No nie byliśmy faworytem, byliśmy młodsi o rok, bo tutaj rocznik 9-9 większość. No nie wiem, no udało się. Dobrze było. Nie byliśmy faworytami, ale i zaskoczyliśmy wszystkich. Długo gra się w tym składzie? 2 lata. Nie, 3 lata. Kto cię namówił na grę w piłkę? Znaczy, piłka mi się na początku nie podobała.